U lekarza. Poniedziałek 15 września roku 1969 go był dniem ciężkim, wiecznym i zmiennym. O świcie zanosiło się na burze, potem wyjrzało słońce ziejąc gwałtownym żarem, potem znów zaczęły gromadzić się chmury i gdzie niegdzie dały się słyszeć grzmoty. W południe sytuacja wciąż jeszcze była niewyjaśniona. Na przystanek tworki warszawskiej kolei dojazdowej przybył pociąg z Warszawy i odjechał. Zostawiając na jezdni nieliczną gromadkę pasażerów, którzy rozeszli się w różnych kierunkach. Jeden tylko zatrzymał się i rozglądał z niepewną miną. Wysoki, chudy pan w garniturze z szarego tergalu. Był to mężczyzna może czterdziestoletni o krótko przystrzyżonych ciemnych włosach, śniadej twarzy i bardzo niebieskich oczach. Przepraszam powiedział podchodząc do kiosku ruchu, gdzie znajduje się zakład psychoneurologii? Za panem rzuciła z więźle kioskarka. Obejrzał się i zobaczył po przeciwnej stronie torów szeroko otwartą żelazną bramę. Wyglądała gościnnie, może nawet zbyt gościnnie, zważywszy, że nie każdy, kto tu wchodził, mógł swobodnie opuścić teren, gdzie mieścił się między innymi szpital dla obłąkanych. O tym właśnie pomyślał samotny pasażer, mijając strażnika, który dyskretnie krył się w swej budzie przy bramie. Wśród drzew widać było liczne budynki administracyjne, zabiegowe, lecznicze. Jeszcze w XIX wieku wznoszono te domy niewielkie i przesadziste, najwyżej dwupiętrowe, z czerwonej cegły lub potynkowane. Całość mogłaby sprawiać wrażenie zwykłego obiektu szpitalnego starej daty gdyby nie zakratowane okna w niektórych pawilonach, co je upodabniało raczej do gmachów więziennych. Zwiedzający po raz pierwszy słynne podwarszawskie tworki najczęściej zapominają, że szpital psychiatryczny stanowi tu tylko część kombinatu leczniczego różnych specjalności, jak interna, neurologia itd. W każdym napotkanym chorym, czy to będzie kobieta w szlafroku, czy mężczyzna w piżamie, widzą wariata, Natychmiast odczuwają przestrach i chęć ucieczki. Zwłaszcza ludzie nerwowi nie umieją ukryć tych swoich odruchów. Fan w garniturze Stergalu szedł powoli główną aleją, patrząc na chodnik z takim skupieniem, jak gdyby był geometrą sporządzającym mapę terenu. Nieomal natknął się na dozorce z miotłą, przeprosił i zapytał, gdzie się mieści zakład psychoneurologii. Pójdzie pan prosto do trzeciego skrzyżowania, potem skręci na prawo, potem zapyta kogoś to już będzie niedaleko. Na skrzyżowaniu musiał przepuścić fotel na kółkach, popychany przez dwie sanitariuszki. Siedziała w nim bardzo stara kobieta w przykrótkim szlafroku, spod którego zwisały patykowate nogi w opadających pończochach. Twarz kobiety nie wyrażała nic, prócz zupełnego znużenia, wracała pewnie po jakimś zabiegu. Sanitariuszki tały wesoło, tak jakby wiozły worek z bielizną, a dopchawszy fotel do pawilonu z zakratowanymi oknami, zniknęły w czeluściach korytarza wraz ze swoim ładunkiem. Przybysz skręcił na prawo i prześpieszył kroku. Oto pawilon bez krat, lecz ogrodzony ze wszystkich stron wysoką metalową siatką. Chorzy w piżamach przechadzają się w ogródku, siedzą lub leżą na ławkach. Na ganku pielęgniarka robi na drutach. Ściek widocznie jest skomplikowany, bo zatrzymuje się często i porusza wargami, liczy oczka. Obrazek niby pogodny, ale coś w nim budzi niepokój. Dlaczego nikt z nikim nie rozmawia? Dlaczego nad ogródkiem zawisła taka dławiąca cisza? Zdaje się, że zaraz ktoś nie wytrzyma, zerwie się jak z łańcucha, wrzaśnie z całych sił, a wtedy wszyscy zawyją dziko. Nerwy, szepce pan o niebieskich oczach i biegnie naprzód, straciwszy kierunek. Nerwy. Przed nim polana usłana ze schujmi liśćmi. Kilkunastu ludzi w szpitalnej odzieży zbiera suche rośliny do koszyków, układa w wysokie sterty. Z dala przygląda się tym czynnościom pielęgniarz w białym fartuchu. W tej zbiorowej pracy też jest coś niepokojącego, Brak wspólnego rytmu i zgodności ruchów. Każdy działa jak w uśpieniu, śniąc swój własny odrębny sen. Ci także milczą. Może tu obowiązuje niepisany zakaz rozmowy, a może milczenie jest najpewniejszą więzią porozumienia przy tym rodzaju nieszczęścia? Młoda, starannie uczesana kobieta z bladą twarzą, przytrzymując dworskim gestem szlafrokniczym suknię balową, schyla się bez pośpiechu. Podnosi jeden jedyny listek, niesie go starannie do sterty, rozluźnia palce i patrzy: patrzy, jak żółty płatek wiruje w powietrzu i opada powoli, wraca potem na środek polany po następny listek. Ma zwolnione ruchy nurka pokonującego opór masy wodnej. Mijając obcego człowieka na ścieżce, zawadza o niego pustym przecinek nic nie widzącym wzrokiem. Ten zrywa siir. I ucieka, aż zdyszany opada na kamienną ławkę w bezbludnej alejce. Tam zapala drżącymi palcami playersa. Nerwy, szepce znów. Wszystko to nerwy. Wypaliwszy papierosa idzie dalej, pewniejszym już. Krokiem, rozglądając się za kimkolwiek, kto by mógł wskazać mu drogę. Dostrzega barwną sukienkę między drzewami, śpieszy tam. Młoda para siedzi na ławce pod dębem. Chłopak w piżamie. Oparwszy głowę o gruby pień, utkwił wzrok w niebie i jakby skamieniał. Dziewczyna coś mówi do niego, głaszcząc jego dłoń, ale on jej pewnie nie słyszy. Dziewczyna milknie. Potem wydaje krótki szloch i przyciska twarz do jego ramienia. Zastygają oboje w bezruchu. Tylko przez plec dziewczyny przebiega drobniutki dreszcz. Uciec od nich. Pan w tergalu znów biegnie, przystaje przy głównej alei. Znów się rozgląda. Twarz mu pobladła. Proszę pani, zwraca się do mijającej go pielęgniarki, czy jeszcze daleko do zakładu psychoneurologii? To zupełnie w innej stronie. Musi pan zawrócić. Tu pawilon sądowy. Sądowy powtarza i patrzy na biały gmach. Domasz pokraty górnego piętra jest zasłonięty kamiennym murem z drutem kolczastym na wierzchu. Po co tu pawilon sądowy? Pyta. Tu siedzą zbrodniarze, wyjaśnia obojętnie kobieta. Dlaczego nie w więzieniu? Z więzienia przywożą ich tu na badania, czy ktoś jest niepoczytalny, a może tylko udaje. Wie pan, jak to bywa? Tak, naturalnie. A dalej co z nimi robią? Symulantów zabierają z powrotem, a chorych zostawiają u nas na leczeniu. Różnie. Gdzież pan idzie? Mówiłam, że neurologia w tamtej stronie, a tą alejką trzeba do wyjścia. Dziękuję. Jest już późno. Wrócę chyba jutro. Pan do szpitala, czy do przychodni? Nie wiem. Szukam doktora Gellerta. Ma pan szczęście. Idzie tu jego asystentka. Ten pan do pana doktora zwraca się do nadchodzącej lekarki. Pan ze skierowaniem od rejonowego psychiatry? pyta asystentka, taksując nieznajomego spojrzeniem. Mm, nie. Ja właściwie w prywatnej sprawie. Proszę ze mną. Przyjmowanie chorych się skończyło, ale doktor Gellert jest jeszcze w swoim gabinecie. Pan w tergalu z widomym przymusem zawraca i kroczy obok lekarki. Poznaje z daleka Polanę z ekipą chorych zbierających ze schłe liście. Pracują dalej. Po co oni to robią? Pyta. To tak zwana terapia pracą, jeden ze środków leczniczych. Pomaga? Nawet bardzo, ale nie wszystkim. To zależy od typu schorzenia. Milają ławkę, na której siedzi młoda para w tej samej, niezmienionej pozycji. One z głową opartą o drzewo, ona wtulona kurczowo w jego ramię. Ten nie podlega chyba terapii i pracą. Pyta niebieskooki pan, kiedy ławka zostaje daleko w tyle. W jego wypadku to nie jest wskazane. Ma organiczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Pan zwiedzał nasz park? Tak. Prawda, że ładny? Bardzo. Chciałbym zapytać, o ile to nie jest tajemnicą, czy dużo ludzi siedzi w pawilonie sądowym? Obecnie niedużo, najwyżej dziesięciu. Czasem mamy tam przepełnienie, brakuje miejsc. Poddajemy badaniom przestępców, u których występują objawy jakiejś choroby umysłowej. Czy stosuje się ścisłe metody badań? Takie, na jakie pozwala współczesny poziom medycyny. Pana to interesuje zawodowo? W pewnym sensie tak. Jesteśmy już na miejscu. Schludny piętrowy dom z kwietnikiem po obu stronach ganku, łagodne schodki, niska sień. W szerokim jasnym korytarzu za oszklonymi drzwiami siostra dyżurna wstaje od biurka z jakimś papierkiem w ręku. Wychodzi do asystentki. Pani doktor, apteka przysłała leki, ale nie wszystkie. Czy mamy pokwitować odbiór? Zaraz tym się zajmę, siostro. Tylko zaprowadzę pana do doktora Gellerta. Jest tu siebie? Tak, proszę pani. Idą bocznym korytarzem. Lekarka wchodzi do gabinetu ordynatora, zostawiając przybysza sam na sam z rzędem pustych krzeseł. Naokoło nie ma żywego ducha. Lśni woskowane linoleum na podłodze, pachnie świeżą olejną farbą, niewysoki sufit i ciemne odrzwia przywołują jakieś dalekie wspomnienia, może z dzieciństwa, wizyta u lekarza w klinice prowincjonalnej. Doktor prosi pana, mówi asystentka wychodząc, kiwa mu przyjaźnie głową na pożegnanie i oddala się energicznym krokiem. Mimo wolna, bardzo krótka chwila wahania. I gość przekroczył próg gabinetu. Siedzący przy biurku, mężczyzna w białym płaszczu wstał, wyciągając dłoń. Gelert Zborowski. Proszę, doktor wskazał krzesło. Siedzieli rozdzieleni biurkiem i przyglądali się sobie ukradkowym spojrzeniem. Gość widział twarz zmęczonego człowieka, który pewnie nie ukończył jeszcze czterdziestki, a wyglądał starzej. Gęste szarawo włosy zaczęły już rzednąć po bokach wysokiego czoła, kreśląc dwie małe zatoczki, piwne oczy patrzyły smętnie, jak po świeżym zmartwieniu. Cera była żółtawa niczym u wątrobiarza, łagodny zarys policzków zawężał się ostro przy spiczastym podbródku, blade usta układały się w linię niezdecydowaną, a przy długi, na samym czubku zadarty nos stanowił pointę nieoczekiwaną i nieco komiczną. Doktor widział przed sobą eleganckiego mężczyznę w sile wieku z czerstwą, mocno opaloną twarzą, zniszczoną obecnie przez jakieś przeżycia i powleczoną szarością niewyspania. Rzadkie błyski świzny w czarnych włosach. Rysy niespecjalnie ładne, ale wyraziste. Desperacki upór w układzie zaciśniętych ust i niemal popłoch w jaskrawo niebieskich oczach. Tak sformułował doktor swoje pierwsze wrażenie, porządkując papiery na biurku. Gość tymczasem popadł w zadumę, siedział zgarbiony, zwiesiwszy nisko swoją szczeciniastą głowę i wbiwszy spojrzenie w podłogę. Lewą dłoń położył na kolanie, prawą oparł się o brzeg siołu i automatycznie postukiwał palcami o blat, może do taktu melodii, która brzmiała mu w uszach. Drgnął usłyszawszy pytanie. Czy pan po raz pierwszy zwraca się do psychiatry? Potarł dwoma palcami nasadę nosa i odrzekł po namyśle. Tak. Potrzebuje pan rady lekarskiej? Znów zastanowił się, zanim oświadczył. Panie doktorze, będę zupełnie szczery. Potrzebuję nie tyle rady lekarskiej, co... Nie jestem chory. Doktor był przyzwyczajony do podobnych oświadczeń, zwłaszcza przy ciężkich schorzeniach. Z zawodowego nawyku udał zaskoczenie. W takim razie, my mogę służyć? Jasne oczy wpatrywały się w niego z niesłabnącym napięciem. Czy to prawda, że pan jest doktorem Gelertem? Prawda. Na pewno. Z całą pewnością. A więc doktor Leszek Gelert, ordynator w tworkach. Czy mam okazać legitymację służbową? Nawet się nie uśmiechnął, odpowiedział po prostu. Przepraszam. Jego oczy z straciły wyraz, tak jakby przestał cokolwiek widzieć i słyszeć, pogrążony w swoich myślach. Doktor cierpliwie go obserwował, nie przerywając milczenia. Dużo o panu słyszałem, panie doktorze, odezwał się nagle. Jest pan znanym psychiatrą, lecz nie to jest dla mnie ważne. Współpracuje pan z milicją stołeczną jako rzeczoznawca w swojej dziedzinie, to też bez większego znaczenia. Ale wiem, że trzy lata temu zainteresował się pan zawiłą sprawą kryminalną, którą prowadził pewien kapitan, przejął pan jego funkcję i skutecznie wykrył mordercę. Po twarzy Gellerta przemknął cień. Wątpię żeby to miało jakikolwiek związek z pańską sprawą, powiedział odrobinę ostrzej niż zamierzał. Jeżeli pan ma do mnie interes, bardzo bym prosił przystąpić do rzeczy. Właśnie to robię, doktorze. Chcę tylko najpierw wyjaśnić dlaczego nabrałem do pana tak ogromnego zaufania, że nikomu innemu nie powierzyłbym mojej tajemnicy. Bo mam tajemnicę, wie pan. Automatycznie wyciągnął do Gellerta paczkę playersów, ten odmówił i zapalił ekstra mocnego. Zborowski też zapalił i zapatrzony w smuszki dymu podjął. Wiem, że tamta sprawa była debiutem, że potem jeszcze nieraz wciągano pana do rozwikłania trudnych zagadnień i to bynajmniej nie w charakterze biegłego lekarza. Mówili mi, że zasłynął pan w komendzie głównej jako detektyw z nerwem, z wyczuciem, z pasją. Proszę pana, przerwał mu doktor, nie kryjąc już irytacji. Sprawy kryminalne omawiam wyłącznie w komendzie, my zaś rozmawiamy w szpitalu. Może zechciałby pan trzymać się ściślej tematu? Przepraszam. Powiedziano mi, że pan nie jest formalistą. Zapadło milczenie. Kto podał panu te informacje? Odezwał się Gellert nieco łagodniej. Czy to nie wszystko jedno? Osoba, która Pana dobrze zna i której nazwiska wolałbym na razie nie wymieniać. A zresztą, już to, że Pan przyjął mnie bez żadnego skierowania i polecenia, potwierdza, że Pan nie trzyma się formalnych przepisów. I pewnie źle robię, uśmiechnął się pojednawczo Gellert. Mówiąc otwarcie, nie lubię, kiedy przypinają mi łatkę detektywa, chcąc tym sprawić przyjemność. Nie chodzi o pańską przyjemność, zawołał Zborowski. Może mi pan wierzyć, że najmniej o tym myślałem. Chciałbym omówić z panem moją osobistą sprawę, bardzo przykrą, nawet więcej niż przykrą obawiam się, że kryminalną. Gellert bystro spojrzał na niego, powstrzymał się jednak od repliki. Dlatego tu przyjechałem, doktorze. Tak się złożyło. Że do nikogo nie mam dziś zaufania, nawet do siebie. Musi pan mnie wysłuchać. Słucham pana. Uzyskawszy zgodę lekarza, gości jakby się speszył. Ponownie popadł w głęboką zadumę, najwyraźniej zapominając, gdzie się znajduje. Znów siedział zgarbiony, zwiesiwszy głowę i wbiwszy oczy w podłogę. Tak upłynęło sporo czasu. Wreszcie westchnął i rzekł ze znużeniem, jakby wracając z dalekiego świata. Zapewniano mnie, że mogę mieć do pana absolutne zaufanie. Czy tak? Przypuszczam, że tak. Bo, widzi pan, moja sprawa jest dosyć dziwna. Zwykle wszystkim wydaje się, że przeżywają rzeczy niezwykłe. Możliwe, ale ja dotychczas nie myślałem. Że moje przeżycia są dziwne. Na odwrót Myliłem się prawdopodobnie na pewno się myliłem. Robił teraz małe pauzy w środku zdani, jakby pod presją włączanych nagle hamulców. W każdym razie podjął z naciskiem zależy mi bardzo na pańskiej dyskrecji. Zwłaszcza na dyskrecji. Nie wiem, czy zdołam być panu pomocny. Ale dyskrecję mogę zagwarantować z całą pewnością. Dziękuję. To dla mnie bardzo ważne. Chciałbym to wszystko rozwikłać, a sam nie potrafię. Urwał, spochmurniał, nagle uśmiechnął się, po czym popadł w jeszcze większą ponurość. Gellert, kręcąc w palcach pudełko zapałek, ukradkiem śledził tę grę jego twarzy. Powiedziałem na początku, panie doktorze. Że nie jestem właściwie chory. Skłamałem. To wcale nie jest takie pewne. Dręczy mnie ostatnio jeden problem. Problem moralny. Otóż nie wiem, czy ten problem istnieje naprawdę. Czy może tylko. W mojej wyobraźni. To się zdarza, prawda? I chyba posiada jakąś uczoną nazwę. Zresztą, nieważne. Przez chmury przebił się ostry promień słoneczny i uderzył go wprost w oczy. Zmrużył powieki, zaczerwienione jak popłaczą czy długiej bezsenności, i odsunął się wraz z krzesłem od okna. Doktor palił w milczeniu. Przepraszam, że zabieramy panu tyle czasu, doktorze. Doprawdy nie wiem, od czego zacząć. Od czego bądź. Ludzie biegli w piśmie i w mowie, twierdzą, że najtrudniejszy jest zawsze początek, a więc nie warto nad nim się głowić. Bo rzadko komu udaje się zacząć ładnie. Racja, racja. A jednak to nie takie proste. Parsknął urywanym śmiechem. Przy tym błysnął mu wokół ognik wesołości, tak dziwnie nie pasujący do jego stanu i nastroju. To nie jest takie proste, wyrecytował z ironiczną powagą. Ulubione powiedzonko mojego szefa. Człowieka bez cztych umoru. Zawsze to mówi. Kiedy zupełnie nie wie, co mógłby powiedzieć innego. Co do mnie, trudność, rozumie Pan, polega na tym, a przynajmniej wydaje mi się, że na tym polega. Słowem, nie wiem, czy ten problem rzeczywiście istnieje. Głupia sytuacja, prawda? Niejednemu już się zdarzyła. Słaba pociecha. A z drugiej strony, wiem, i to już bez cienia wątpliwości. Że nie jestem w porządku. Jestem nawet grubo nie w porządku. Zerwał się z krzesła. Nie pytając o pozwolenie, zsunął zasłony i usiadł z powrotem. Bardzo przepraszam, oczy mnie bolą. Pan jest bardzo cierpliwy, panie doktorze. Już przechodzę do sedna. Tylko najpierw jeszcze pytanie. Przypuśćmy, że cały mój problem jest fikcją, owocem chorej wyobraźni, lub jeszcze lepiej chorego sumienia, bo i taka rzecz istnieje, prawda? Powiem bez osłonek możliwe, że jestem wariatem. Czy w takim razie pan od razu mnie tutaj zatrzyma? Wykluczone. Mógłbym pana zatrzymać w jednym jedynym wypadku, gdyby pan sam tego się domagał. Ewentualność, szczerze powiedziawszy, bardzo wątpliwa. W każdym razie dziękuję za zapewnienie, że nie grozi mi przymus. Pan rzeczywiście nie jest formalistą. Przeciwnie, w tym wypadku trzymam się ściśle naszych przepisów. Póki człowiek jest w stanie decydować o swoim leczeniu, nie narzucamy mu naszych metod, które wtedy są najskuteczniejsze, kiedy chory poddaje się im dobrowolnie, z całym do nas zaufaniem. Wyjaśniam to teoretycznie, bo w planie praktycznym nie przewiduję w pańskim przypadku potrzeby leczenia. Nawet w pawilonie sądowym? Nawet. Do tego pawilonu trafiają ludzie podejrzani o zbrodnie, na prośbę własną, a częściej na wniosek sądu. I pewnie za zgodą psychiatry takiego jak pan. Owszem, taka zgoda jest konieczna. A co ich czeka, kiedy uznajecie ich za? Jak to się mówi fachowo? Niepoczytalnych? Zależy. Niekiedy sąd obniża im karę, a niekiedy przekazuje nam na leczenie. Czy pana ktoś oskarżył o zbrodnię? Do niedawna sam oskarżałem siebie o popełnienie morderstwa. Ale teraz zaszły nowe okoliczności, które wszystko stawiają pod znakiem zapytania. Okoliczności dla pana szczęśliwe? Nie wiem, czy nie wolałbym pozostać mordercą. Widzi pan. To naprawdę nie jest takie proste. Miętosił niezapalonego papierosa, aż mu się skruszył w palcach. Podniósł na doktora nieśmiałe spojrzenie. Ja rozumiem, że to nieprzyzwoitość z mojej strony tak zwlekać. Oderwałem pana od ważnych zajęć. Narzuciłem się ze swoją sprawą i zacisnął w garści resztki tytoniu i znienacka zerwał się na równe nogi. Dosyć już. Pójdę. Przepraszam. Gellert też wstał, nalał z karawki szklankę wody i bez słowa podał Zborowskiemu. Ten wypił i opadł na krzesło. Pan jest po prostu wyczerpany brakiem snu, powiedział lekarz. Czy przyjmował pan ostatnio dużo proszków nasennych? Nie. A może tak. Gosposiadawała mi jakieś pigułki. Właściwie od tygodnia nie spałem jak człowiek. Damy Panu dobry i nieszkodliwy środek, nie warto doprowadzać się do takiego stanu. Możemy umówić się na jakiś inny dzień, o ile Pan nadal chce naradzić się ze mną. Wolałbym dziś, Panie doktorze. Już mi lepiej. Proszę wybaczyć to rozhisteryzowanie. Słowo daję zazwyczaj nie histeryzuje. Wierzę Panu. Może i pan mi uwierzyć, że każdy człowiek normalny miewa takie chwile rozchwiania, niezgodne ze stałym jego usposobieniem. Zapalili. Żebym tylko wiedział, od czego zacząć. Radziłbym, jak w dobrych staroświeckich powieściach: Urodziłem się, bo tego każdy jest mniej więcej pewien. Dobrze, urodziłem się czterdzieści lat temu. W zeszłym tygodniu, dokładniej 7 września, miałem urodziny. Dzień ten spędziłem w podróży, wracałem z Dolnego Śląska do Warszawy. Sam. Byłem wzburzony. Nie. Byłem zamroczony. Zupełnie jakby mnie ktoś zdzielił maczugą w głowę. Ale byłem właściwie zdrów, nic mi się nie stało. To ona, to jej. No, krótko mówiąc, Poprzedniego wieczora zepchnąłem w przepaść moją żonę. Od kilku minut trwało milczenie. Opowieść Zborowskiego zajęła całą godzinę. Mówił bezładnie, z gorączkowym pośpiechem. Przeskakiwał z tematu na temat, gubił ważne ogniwa, to znów powracał do błahych szczegółów i nie mógł się z nimi uporać. Doktor nie przerywał mu i nie zadawał pytań, żeby go nie płoszyć. Teraz też czekał cierpliwie, aż gość znów się odezwie. Podjął wreszcie. Pociąg strasznie się spóźnił. O tym już wiele razy mówiłem. Była pierwsza, kiedy dojechałem do domu. Dobrze, że dostałem taksówkę, gdyby nie to. A potem w pustym i ciemnym mieszkaniu, w moim mieszkaniu, w którym znam każdy kąt, z nienacka się przeraziłem, nie wiadomo czego. Jakież to wstrętne, wykrzyknął z nagłą irytacją. Nic mi nie ulżyło, wciąż nie rozumiem, jak i dlaczego to wszystko się stało. Zamknął oczy i przechylił się w krześle na bok, jak worek gotowy spaść na podłogę. W tej chwili pan jest zanadto zmęczony, orzekł Gellert i wstał od biurka. Odłóżmy to. Opisał pan wypadki sprzed tygodnia. Czy potem zdarzyło się jeszcze coś równie ważnego? Właśnie wczoraj zdarzyła się ta, okoliczność, o której wspomniałem, ale nie mam sił opowiadać. Zróbmy przerwę. Teraz muszę pójść do pawilonu szpitalnego na obchód. To potrwa ze dwie godziny. Radzę poczekać tu, na tej kanapie. Jest dość wygodna. Damy panu walium. Może pan się zdrzemnąć. Zgoda? Kiwnął głową, już prawie spał. Połknął posłusznie tabletkę, wyciągnął się na kanapie i zasnął natychmiast kamiennym snem. Spał jeszcze, kiedy Gellert wrócił z obchodu. Przychodnia opustoszała, personel skończył urzędowanie. Tylko w dalszych pokojach pracowała sprzątaczka, Gellert posłał ją do sklepu po jakieś jedzenie. Wróciła z górą, pieczywa i z kawałem szynki. Kiedy postawiła na małym stoliku kanapki i dymiący dzbanek mocnej kawy, Zborowski poruszył się na kanapie, przewrócił na drugi bok, westchnął i otworzył oczy. Zobaczył doktora i uśmiechnął się do niego całkiem przytomnie. Która godzina? Spytał. Niedługo już będzie pora na kolację, ale podejrzewam, że pan, podobnie jak ja, nie jadł dzisiaj obiadu, a więc proszę do stołu. Obaj mieli niezgorszy apetyt i póki stos kanapek nie zmalał pokaźnie, nie wymienili ze sobą ani słowa. P. ryngrek, kawie zrobili się bardziej rozmowni, a po wypiciu całego dzbanka i zapaleniu papierosa poczuli się znacznie raźniej. Parę minut poświęcili delektowaniu się uczuciem błogości, jakie daje całkowite zaspokojenie głodu, po czym Zborowski odezwał się z przepraszającym uśmiechem. Zdaje się, doktorze, że ja tu plotłem trzy po trzy. Byłem mu kresusił. Owszem, na to wyglądało. Nie wszystko mogłem zrozumieć z pańskiej relacji. Była nieco chaotyczna. Podstawowe jednak fakty i główne osoby, jak sądzę, zapamiętałem dobrze Ma pan ochotę na ciąg dalszy? Mam, wielką. Czuję się jak nowo narodzone. Dzięki tej uczcie rozsadza mnie energia oraz pragnienie, żeby jak najprędzej wtajemniczyć pana we wszystkie szczegóły sprawy. Ja też odświeżyłem się i gotów jestem do wysłuchania całości. A może należałoby najpierw wypełnić luki w części pierwszej? Potrafiłbym teraz wyłożyć wszystko klarowniej. Szkoda czasu. Wolałbym, żeby pan po powrocie do domu uporządkował tę część relacji w formie zapisków. Niekoniecznie dziś, może jutro. A co pan sądzi o zdarzeniu? Na określoną, przemyślaną opinię jeszcze za wcześnie, chyba dopiero po przeczytaniu tych zapisków, będę mógł powiedzieć coś sensownego. Czekam teraz na dalszy ciąg wypadków. Proszę, panie inżynierze. Tym razem Zborowski rozpoczął swoją opowieść spokojnie z namysłem, zatrzymując się między jednym zdaniem a drugim. Stopniowo nabrał rozpędu, mówił potoczystymi, długimi okresami, z literacką niekiedy swadą. Doktor pomyślał, że lektura jego notatek może okazać się zajęciem nie takim znów uciążliwym. Słuchał zwrastającą uwagą. Zatrzymałem się na powrocie do domu. Prawda, mówił inżynier no więc tej nocy zasnąłem od razu i spałem jednym ciągiem do rana. Obudziłem się z myślą, jak czuje się człowiek, który zabił? Człowiek czuł się znośnie, choć bolały go gnaty i męczył katar. Słyszałem gdzieś, że pewien skazaniec, kiedy zapytano go, jakie ma ostatnie życzenie, powiedział, żebym już raz pozbył się tego przeklętego kataru. Przepraszam za marną próbkę wisielczego humoru. Ale ja naprawdę po obudzeniu się najdokuczliwiej odczułem właśnie serię kichnięć i dopiero później przypomniałem sobie, że mam większe zmartwienia. Mocny sen dobrze mi zrobił, tak samo jak dziś. Skończyła się gonitwa myśli, obsesja wspomnień. Miałem tego dość. Uświadomiłem sobie, że znalazłem się w sytuacji groźnej i muszę szukać ratunku. Gdzie? Jak? O tym należało pomyśleć z całym skupieniem. Oprzytomniałem na dobre, zacząłem porządkować fakty, układać plan koniecznego działania. Cel miałem konkretny: ukryć swój udział w zgonie celiny. Zaznaczam, jej osoba już nie budziła we mnie żadnych emocji, ani litości czy skruchy, ani żalu o własne krzywdy. Nic. Widocznie wszystko, co kotłowało się we mnie przez ostatnie miesiące, rozładowałem podczas podróży, zwierzając się sobie. Szkoda, że pana doktora nie było w pociągu w charakterze spowiednika. Zawsze raźniej to robić we dwójkę. Rzecz ciekawa: tego ranka celina przestała dla mnie istnieć nie tylko cieleśnie, przestała istnieć także jako zagadka psychologiczna, którą poprzedniego dnia z uporem starałem się rozgryźć. Było, minęło i kropka, powiedziałem sobie, jak kiedyś w latach chłopięcych, tylko z większym przekonaniem. Pilno mi było przejść nad nią do porządku dziennego, najpierw jednak musiałem dokładnie rozważyć tysiące okoliczności, żeby nie trafia na ławę oskarżonych. Rozumowałem rzeczowo, jak chyba nigdy przedtem. Zadanie było trudne, piekielnie trudne, może nawet niewykonalne z tym też należało się liczyć. Nie miałem jednak wyboru, musiałem próbować. Zastanowiłem się, co by zrobiła na moim miejscu celima Uśmiechnąłem się, pewnie dałaby sobie radę. Był to jedyny akcent uznania pod adresem mojej małżonki. A więc rozpatrzyłem na wstępie czysto formalne pytanie, dlaczego nie mogę podać do wiadomości publicznej prawdziwego przebiegu onerdajszego wieczoru. Odpowiedź brzmiała z tej prostej przyczyny, iż nie miałbym żadnych dowodów, że to ona zaatakowała mnie na skarpie i że działałem w obronie własnej. Przecie nie było ani jednego świadka tego zdarzenia. Z tej okoliczności, która pogrążyłaby mnie na sali sądowej, uczyniłem punkt wyjścia dla całego planu działania. W ogóle nie było świadków, że spotkałem się z celiną w iglicach. Padał gęsty deszcz, ona podeszła do mnie, kiedy Basia odjechała ciężarówką, po czym, nie wstępując do mojego mieszkania, ruszyliśmy w stronę lasu. Jeżeli nawet ktoś zauważył nas wtedy na ulicy, w żaden sposób nie potrafiłby stwierdzić, kto mi towarzyszy, bo postać w wysokich kaloszach i deszczowcu z kapturem równie dobrze mogła być kobietą, jak też mężczyzną, chłopcem czy wyrośniętą dziewczynką. Zresztą kto by wówczas zwrócił na to uwagę? Będę zatem utrzymywał, że po raz ostatni widziałem moją żonę 30 sierpnia w domu, wyjeżdżając na urlop. Nic mi nie wiadomo o tym, dokąd i po co wyjechała z Warszawy, ani dlaczego znalazła się wieczorem 6 września w pobliżu miejsca, gdzie zamieszkałem na wczasach. Przypuszczenie, że jechała do mnie, Należy całkowicie wykluczyć, ponieważ ukryłem przed nią adres miejscowości, w której spędzałem urlop wraz z przyjaciółką. To wydaje się proste i oczywiste. Więc nie jechała do mnie, a jednak znalazła się w powiecie jeleniogórskim, gdzie tragicznie zginęła. Co ją tam sprowadziło? Nie moją rzeczą to wyjaśniać, mam prawo dziwić się na równi z innymi. Może zamierzała zabawić w jakimś pobliskim domu w czasowym, albo odwiedzić kogoś ze znajomych, nie znam jej przyjaciół spoza Warszawy. Pytanie następne, dlaczego, opłaciwszy pobytu gospodarzy do końca września, wyjechałem nagle do Warszawy na zajutrz po wypadku, czyli 7 września? Odpowiedź była łatwa, dlatego że Basie wezwano depeszą do umierającego ojca. W dodatku pogoda się zepsuła, więc pomyślałem sobie, że będę się nudził sam na tym pustkowiu. Tak właśnie wytłumaczyliby mój przedterminowy wyjazd gospodarze, gdyby ktoś indagował ich na ten temat. I ostatnie pytanie, gdzie byłem szóstego września pomiędzy pół do siódmą, kiedy pożegnałem basie, a późnym wieczorem, kiedy wróciłem do domu? Dlaczego byłem do nitki zmoknięty i zabłocony? Źle było z odpowiedzią na to pytanie. Nie miałem żadnego alibi. Należało wymyślić jakąś historyjkę. Na przykład, że poczułem się samotny i opuszczony, więc nie bacząc na deszczu udałem się do sąsiedniej wioski, do znanego pijaczyny Macieja, żeby razem z nim zalać robaka. Nie zastałem go, a że nie chciało mi się człapać z powrotem w taką breję, schowałem się w szopie i zasnąłem. Obudziłem się późną nocą i nie zaglądając już do chałupy Macieja, poszedłem do siebie. Marne to było alibi, całe dziurawe. Przecież nawet nie wiedziałem. Czy Macieja istotnie wtedy nie było w domu. Ale wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że Maciej wiecznie przesiaduje do późna w gospodzie, więc każdy przysięgnie, że i tamtego wieczoru tak było. Na to mogę chyba liczyć. Wiele zależy od tego, w jakim stanie znajdą ciało? Celina, zdaje się, nie miała przy sobie torebki, trzymała obie ręce w kieszeniach. Czy przypadkiem nie przyjechała bez dokumentów? A może schowała je, wraz z pieniędzmi, do płaszcza? Jeżeli tak, to po kilku godzinach musiały rozmoknąć pod ulewą, zamienić się w nieczytelną mazie. Rozumowałem dalej z zadziwiającą trzeźwością umysłu. Jeżeli znajdą ją z dokumentami w dobrym stanie, to od razu powiadomią mnie jako małżonka i wezwą do identyfikacji zwłok. Adres przecież jest w dowodzie osobistym. A jeżeli dokumentów przy niej nie będzie albo nie dadzą się odczytać, milicja może stracić dużo czasu, zanim ustali personalia bezimiennej ofiary. O ile w ogóle je ustali. Uwaga na marginesie, panie doktorze. Nigdy bym przedtem nie uwierzył, że potrafię z taką obojętnością roztrząsać te kwestie, wywoływać w swej wyobraźni obraz martwej Celiny jako topilicy ze śladami okaleczeń, z których woda wypłukała wszystką krew. Żaden z tych obmierzłych szczegółów mną nie wstrząsnął, ba! Nie spowodował nawet przelotnej przykrości, jakiej doznawałem w sklepach żyźniczych, ilekroć zobaczyłem odarte ze skóry kadłuby bydlęce. Przypomniałem sobie, że z pewnym przymusem oglądałem w słynnym filmie Pieski świat sekwencje szczególnie brutalne, zabijanie i dręczenie zwierząt, męczarnie ludzi, samotne konanie chorych i starych w japońskich domach śmierci itd. Przez dłuższy czas potem na samo wspomnienie tych obrzydliwości było mi fizycznie niedobrze. Wynika z tego, że normalnie nie jestem pozbawiony wrażliwości na takie rzeczy, Słowa normalnie używam, być może w sposób niewłaściwy, bo i cóż ja o tym wiem? Jakkolwiek było, trudno mi wytłumaczyć taki kompletny zanik wrażliwości w danym wypadku. Może automatycznie wyłączyłem odpowiednie przekaźniki w systemie nerwowym, broniąc się przed zachwianiem równowagi psychicznej? A może w sposób niepojęty przeczułem to, o czym dowiedziałem się dopiero wczoraj? Nie liczę na wyjaśnienie fachowe. Panie doktorze, jeszcze nie przedstawiłem panu wszystkich faktów. Nawet w pewnym sensie spodobało mi się, że mogę na zimno analizować takie rzeczy. Pomyślałem przy okazji, że w razie konieczności niezgorszy byłby ze mnie zbrodniarz i drań. Przestałem dziwić się okrucieństwu ludzi ściganych, działających w obronie własnej wolności i życia. Organizm człowieka. Jak widać, wie najlepiej bez udziału świadomości jak się zmobilizować w chwili zagrożenia. To też automatycznie wyłącza wrażliwość, jeżeli staje się niebezpieczną zawadą. Poza tym. Zborowski urwał, zapominając o swoim rozmówcy. Skóra na jego czole ułożyła się w głębokie bruzdy, oczy pociemniały, wokół ust i pod policzkami zaległy mroczne cienie. Patrząc na tę gwałtownie postarzałą twarz, Doktor odnotował już nie po raz pierwszy, że człowiek ten pod wpływem mocnego przeżycia zatraca poczucie rzeczywistości. Inżynier ocknął się równie niespodziewanie. Przeciągnął dłonią po oczach. Westchnął. Tak sobie medytowałem nazajutrz po podróży, leżąc w łóżku. Wtem usłyszałem odgłosy z kuchni. To pani Maria przystąpiła do pracy. Wyszedłem do łazienki i na korytarzu przewitałem się z nią. Czy moja żona jest w Warszawie, zapytałem. Nie, proszę pana, wyjechała przedwczoraj, w sobotę. Dokąd? Nie wiem, proszę pana. Czy nie zostawiła dla mnie jakiejś wiadomości? Przeze mnie nic nie przekazywała, może przez kogoś innego. Pani chyba nie wiedziała, że pan tak szybko wróci? Chyba nie. Zamykałem już drzwi łazienki, kiedy dodała z wahaniem. Słyszałam, jak pani mówiła do kogoś przez telefon, że wybiera się w odwiedziny do swojej matki. Do torunia miasta nie wymieniła, w każdym razie ja nie słyszałam. Dziękuję, pani Mario. Prawdopodobnie żona pojechała rzeczywiście do matki. Już od pewnego czasu tam się wybierała. Goląc się i biorąc prysznic, kontynuowałem swoje rozważania. Wolałbym, żeby ją znaleziono szybko i wraz z dokumentami, wiedziałbym od razu, przeciwko czemu i w jaki sposób powinienem się zabezpieczyć. Niestety, nie ode mnie to zależało. Ale nawet gdyby sprawa się przeciągnęła, muszę się zachowywać tak, jakbym absolutnie nie spodziewał się nieszczęśliwego wypadku. Bo i jakie bym miał powody do takich obaw, że wyjechała bez uprzedzenia, nie zostawiwszy mi żadnej wiadomości? Pani Maria słusznie zwróciła uwagę na to, że Celina nie spodziewała się mojego szybkiego powrotu. Napisać mi o planowanym wyjeździe do matki też by nie mogła, ponieważ pokłóciliśmy się i nie zostawiłem jej swojego adresu na wczasach. W tej sytuacji jej nagły wyjazd bez prób powiadomienia nie wygląda na rzecz całkiem naturalną. O naszych nieporozumieniach małżeńskich wiedziały, prócz uczestników trójkąta, dwie osoby, gosposia i moja sekretarka, pani Lewandowska. Mimo ich dyskrecji coś mogło się przedostać do grona znajomych, może nawet wprost z ust Celiny. A już na pewno po ujawnieniu jej zgonu sprawa mojej zdrady nabierze rozgłosu. Zatem już teraz muszę zachowywać się tak, jak mąż, który zawinił trochę wobec małżonki. Nie na tyle jednak, żeby obawiać się z jej strony desperackiego czynu. Będę okazywał pewien niepokój, wzrastający w miarę przedłużania się jej nieobecności. Ten czy ów niewątpliwie słyszał od Celiny, że wybiera się w odwiedziny do matki. Powtórzą mi to skwapliwie. Przyjmę tę wersję z zaufaniem, a że nie mam adresu teściowej. Nie pozostanie mi nic prócz biernego czekania. Niektórych może zadziwić fakt, że po roku małżeństwa nie poznałem jeszcze swojej teściowej. Cóż, mieszka w Toruniu, nie przyjechała na nasz ślub do miasta K i w ogóle, zdaje się, nie życzy sobie bliższych stosunków z córką. Różnie bywa w rodzinach, nie muszę wchodzić we wszystkie okoliczności tyczące życia, celiny, to są jej sprawy. A co dalej? Trudno układać plan działania na dłuższą metę. Rozwój wypadków wyznaczy mi odpowiednią taktykę. Naraz nasunęła mi się ironiczna refleksja. Miałem w życiu wiele różnych specjalizacji zawodowych i prywatnych. Byłem uczniakiem, studentem, projektantem, inżynierem na budowie, członkiem zarządu w dużym zjednoczeniu, byłem też łatwopalnym młodzikiem, zakochanym małżonkiem. Romansującym rozwodnikiem, niepocieszonym wdowcem, a przez rok ostatni opętanym wizjonerem, gwałtownie uleczonym metodą akustyczną. Czy wypadnie mi wyspecjalizować się jeszcze w jednym zawodzie aktorskim? Chyba tak, bo muszę zagrać rolę samego siebie sprzed katastrofy. Zagrać inteligentnie, jeżeli mi życie miłe, z wyczuciem i talentem. Śmieszne doprawdy wszystko razem, śmiechu warte, z tym miłym życiem, włącznie. Niełatwa to będzie rola, pomyślałem, bo już słabo pamiętam, kim byłem przedwczoraj. Czy byłem człowiekiem normalnym? Nie, nie, panie doktorze, to nie do pana pytanie. Cytuję swój monolog wewnętrzny z zeszłego poniedziałku. Pytałem siebie, czy byłem jeszcze przedwczoraj człowiekiem normalnym? W każdym razie byłem w zgodzie z przyjętymi normami zachowania się oraz, co ważniejsze, z kodeksem karnym. Cóż by mógł mi zarzucić prawnik? Uprawianie wizjonerstwa za pośrednictwem nieświadomej tego niewiasty? Proszę znaleźć paragraf, który by takie wykroczenie przewidział. Bzdura, a może to, że pewnego pięknego dnia. Bez żadnych rozumnych powodów oprzytomniałem i zaniechałem wywoływania duchów. To już wypadek raczej z pańskiej dziedziny, doktorze. Czy miewa pan podobny na swoim warsztacie? Żaden casus psychologiczny nie jest identyczny z innymi, wyręczył się Gellert Unikiem. Racja, ale z drugiej strony żaden casus nie jest chyba całkowicie od innych odizolowany? Też racja, panie inżynierze. Nie oddalajmy się jednak od głównego tematu. Już do niego wracam. W kwestii wykrycia zwłok, musiałem całkowicie zdać się na okoliczności. Postanowiłem codziennie przeglądać kronikę wypadków w prasie śląskiej, która przychodzi do głównych bibliotek narodowej, publicznej, może także i uniwersyteckiej. Brak oczekiwanej notatki nie byłby oczywiście dowodem że ciała nie znaleziono, bowiem nie wszystkie wiadomości tego rodzaju trafiają do druku. Istniała jednak szansa, że z prasy miejscowej dowiem się o ujawnieniu wypadku z Celiną, zanim zwróci się do mnie milicja. Nawet drobne zdystansowanie czynnika oficjalnego może okazać się ważne. Do śniadania zasiadłem w zwyczajnym na pozórku morze. Przeglądałem gazety i jadłem z apetytem. Nic odzywając się do gosposi, nie chciałem zdradzać zbytniego zainteresowania sprawą celiny. Pani Maria pierwsza nawiązała do tego tematu, kiedy odsunąłem na bok prasę. Proszę pana, przypomniało mi się, że pani dzwoniła w czwartek, a może w środę do biura do pani Lewandowskiej i prosiła się dowiedzieć, kiedy i z jakiego dworca odchodzi ranny ekspres do Torunia. Pani jest pewna, że chodziło o Torun? Dobrze słyszałam, akurat sprzątałam przedpokój. Aha. To by znaczyło, że moja żona rzeczywiście wyjechała do matki. Nie wiedziałam, że pani starsza mieszka w Toruniu. Przypominam sobie też, że do jakiejś przyjaciółki pani powiedziała, dawno już nie widziałam mamusi, muszę do niej pojechać. To było w piątek ale na pewno w piątek tegoż dnia zarządziła, żebym została na noc, bo w sobotę wyjeżdża o świcie. Nocowałam i o piątej rano sprowadziłam taksówkę. Czy żona zabrała duży bagaż? Nie, tylko małą granatową walizeczkę, którą pan przywiózł z Niemiec. Kropka Nie życzyła sobie, żebym ją odprowadziła do pociągu. Kazała kierowcy jechać na dworzec centralny. Chyba pani się przesłyszała? Ranny do Torunia odchodzi z głównego, sam jeździłem. Nie przesłyszałam się. Proszę pana, Warszawa Centralna to chyba to samo co dworzec? Owszem. No to słusznie powiedziałam, pojechała taksówką na centralny. Napije się pan jeszcze kawy? Bardzo chętnie. Od czasu jak wyjechałem z domu, nie piłem dobrej kawy. Zaraz zaparzę świeżej. Póki pani Maria zajmowała się tym parzeniem, podsumowałem wyniki pierwszego rekonesansu. Z nieznanych mi powodów Celina wyjeżdżając do Iglic pragnęła to ukryć i zadbała o pozory, że jedzie do matki. Nie wiem, czym się kierowała, ale mnie okazało się to bardzo na rękę. Celowo posprzeczałem się z panią Marią na temat dworca głównego, Chociaż doskonale wiedziałem, że miała rację twierdząc, że Celina wyjechała z centralnego. Zależało mi, żeby szczegół ten utrwalił się w pamięci gosposi i żeby później mogła poświadczyć, jak zaskoczyła mnie ta wiadomość. Będzie to dowód pośredni, że absolutnie nie spodziewałem się przyjazdu żony na Śląsk, że nic o tym nie wiedziałem. Kalkulacje moje przerwał drobny incydent. Na korytarzu zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę, a jednocześnie napadł mnie atak kichnięć, jedno po drugim, jedno po drugim. Zakichiwałem się cieniutkim falsetem, u mnie to zawsze tak, nie mogłem słowa wymówić. W słuchawce odezwał się rzadki tenorek, z przyśpiewem na niektórych głoskach: Gdzież to szanowna pani nabyła się katarku? Na dworze pięknie, słoneczko świeci. Czyż to pora na chorowanie? Kichałem dalej, już na umyślnie i na najwyższej nucie. No, no, chyba dość na dzisiaj co, zniecierpliwił się tenorek. Proszę mi powiedzieć, czy pan inżynier już wrócił z podróży. Nie próbowałem przemówić kobiecym głosem pewnie by mi nie wyszło. Z drugiej strony, nie chciałem zrazić gościa. Zaciekawiło mnie jego pytanie. Położyłem słuchawkę na Widełki, niech myśli, że nas rozłączono. Nie znałem faceta, tego byłem pewien, bo mam dobrą pamięć słuchową. Dzwonił widocznie z czyjegoś polecenia. Wydało mi się naraz, że to ma jakiś związek z celiną, lecz po chwili odrzuciłem tę myśl jako bezpodstawną. Oczekiwałem, że znów zadzwoni. Zreferowałem pani Marii zajście w barwach komediowych i poprosiłem, żeby odebrała następny telefon. Facet zadzwonił niebawem. Stałem obok i słyszałem jego głos. Rzuciła pani słuchawkę. Zaczął obcesowo. Nie, proszę pana, rozłączono nas, sprostowała spokojnie. Aha, bo już myślałem. Chciałem dowiedzieć się czy pani inżynier wrócił z podróży służbowej? Czy mogę zapytać o pana godność? Po co od razu godność? Kolega z biura. Wolałabym z nazwiska, bo pan zawsze pyta. No to powie pani, inżynier Pietrasiński. Chwileczkę, zaraz poproszę. Wyciągnęła do mnie słuchawkę, ale rozległ się trzask, tamten się wyłączył. Żadnego pietrasińskiego oczywiście nie znałem była to typowa błazenada chyba że zlekceważyłem wtedy ten epizod, a teraz myślę, że szkoda szkoda dzwonił jeszcze zainteresował się doktor jak dotąd nie, a niech go diabli przy kawie wysłuchałem zwierzeń pani maryi do końca, jak widać celina zdrowo jej nadokłuczała. Korzystając z mojej nieobecności, teraz biedaczka musiała się wrzalić. Usłyszałem, że po moim wyjeździe małżonka bardzo się denerwowała, często dzwoniła do różnych znajomych, a przy tym nieraz zamykała drzwi do kuchni, żeby swobodniej rozmawiać. Nie wiem, czy dzwoniła do kochanka, o ile takowy istniał, na co nie mam dowodów. Ciekawe, że od czwartku humor jej znienacka się poprawił, zaczęła nawet śpiewać w łazience, co gosposia zakwalifikowała jako objaw wyjątkowej pogody ducha. Wtedy też zaczęła zamawiać rozmowy międzymiastowe i zabrała się do porządkowania swojego i mojego biurka. Mojego też, zdziwiłem się. Przecież nie mogłam nic powiedzieć, tłumaczyła się gosposia zafrasowana. A z jakim miastem rozmawiała? Z Toruniem? Tylko raz odebrałam połączenie międzymiastowe. To były cieplice. Może i do Torunia dzwoniła kiedy indziej, tego nie wiem. Dowiem się. Jak wróci, powiedziałem niedbale, a w myśli sprecyzowałem. Dowiem się z rachunków telefonicznych. To już niedługo, może jutro. Żona powiedziała pani, że wróci we wtorek? Nie, nic nie powiedziała, ja sama tak się domyślam, bo kazała mi przed wtorkiem wymyć okna i wyfroterować podłogi. Okna już wymyłam, a podłogi zrobię dziś, jak pan będzie w biurze. Nie wątpiła, że skoro jestem w Warszawie, będę normalnie chodził do pracy. Ma rację, trzeba przerwać urlop. Tknęła mnie obawa czy nie za daleko posunąłem się, słuchając wynurzeń gosposi? Unikałem tego dotychczas, choć od choroby Celiny, poczynając, a zwłaszcza podczas jej dwumiesięcznego pobytu nad morzem, odzyskaliśmy z panią Marią dawną, ciepłą atmosferę domu.